Hejka kochani, witam Was serdecznie na moim kanale. Przy okazji chcę Was serdecznie zaprosić na mój najnowszy profil na Instagramie Holistic Eye, gdzie dzielę się moim holistycznym podejściem do mojego zdrowia, do mojego całego organizmu. Znajduje się tam wszystko, co jest związane z dietą roślinną, z jogą, medytacją, naturalnymi kosmetykami, więc koniecznie to obczajcie, bo codziennie tam coś się dzieje. Oraz zapraszam Was do subskrypcji tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, aby być na bieżąco z wszystkimi moimi przyszłymi filmami. Kochani, dzisiejszy film będzie o moich kosmetykach, które używam do mojej higieny i pielęgnacji ciała. I to będzie mój taki niezbędnik higieniczno-pielęgnacyjny, takie must have, co muszę mieć po prostu w łazience. Pragnę zaznaczyć, że te wszystkie kosmetyki, które przedstawię, robię sama, oprócz szamponu, bo jeszcze nie znalazłam idealnej receptury, która by mi odpowiadała. Próbowałam zamienić takie żelowe szampony na mydło, ale niestety robił mi się po tym łupież, moje włosy się przetłuszczały, a jak chciałam kupić jakąś kostkę, która jest nie na bazie mydła, to skład tej kostki nie odpowiadał mi tak, żebym ją kupiła, ale to wszystko będzie w późniejszej części filmu. Także serdecznie Was zapraszam do mojego niezbędnika higieniczno-pielęgnacyjnego. Kochani, pierwsza rzecz to jest mycie twarzy, ciała i miejsc intymnych. I do tego używam piankę. I to jest właśnie mój kosmetyk taki wielofunkcyjny. Co jest w tym świetne, to jest to, że jednak na wannie albo pod prysznicem nie leżą trzy osobne kosmetyki, ale jeden. Więc jest to, uważam, bardzo zrównoważone i takie minimalistyczne podejście. Fantastyczny jest również skład mojej pianki. Jest maksymalnie prosty. Jego bazową substancją jest glukozyd kokosowy, który jest jednym z najdelikatniejszych środków myjących na rynku. Jest biodegradowalny i ekologiczny. Następnie dodaję wodę, ekologiczny konserwant i gliceryny, aby zminimalizować to lekkie i tak działanie drażniące surfaktantu, czyli środka myjącego. A następnie reguluję pH kwasem mlekowym, który ma również wspaniałe właściwości dla naszej skóry. Ponadto pianka jest wspaniała dlatego, że nie muszę używać dużej ilości właśnie środka myjącego po to, żeby produkt był gęstszy oraz nie muszę używać dodatkowych substancji, aby zagęścić ten produkt, żeby powstał żel. Ta pianka jest ekstremalnie delikatna. Ja uwielbiam eksperymentować, uwielbiam robić kosmetyki, które są najprostsze składowo, które mają jak najbardziej naturalny skład. Ja często po prostu nie ufam nawet markom kosmetycznym naturalnym, już nawet nie mówiąc o markach, które produkują tradycyjne, takie syntetyczne kosmetyki, ponieważ często ten skład jest taki zbyt duży. Te substancje, które tam są, są tak naprawdę niepotrzebne. W takich żelach właśnie występują dużo bardziej drażniące składniki myjące. To jest wszystko często zagęszczane solą, która też ma duży potencjał drażniący. Dodatki renatuszczające, które właśnie budowują się w naszą skórę po tym, jak właśnie ten detergent ją tak mocno wysuszy, mocno ją oczyści. To nie jest dobre. Wizualny efekt naszej skóry wydaje się fajna, gładka, nawilżona, ale niestety tak naprawdę ta skóra jest zubożona z naturalnych substancji. Więcej na ten temat będę mówiła w osobnym filmie, który w niedługim czasie pojawi się na kanale. A teraz przechodzę do kolejnej rzeczy, czym jest peeling skóry, głowy i twarzy. Ja to robię cukrem. Dlaczego cukrem? Cukier ma wspaniałe właściwości nawilżające włos, ponieważ on ma zdolność wiązania się z keratyną włosa i on ją bardzo właśnie tą strukturę włosa wygładza, nawilża, sprawia, że włos jest mniej podatny na rozdwajanie się. Ponadto jak cukier działa na skalp, czyli na skórę głowy? Kochani, on ją mega odświeża, pozbawia ją łupieżu, pozbawia ją różnych zanieczyszczeń, które są mocno przytwierdzone do głowy, na przykład obumarłego naskórka, suchego szamponu. On zwalcza świąt i pieczenie skóry głowy, dodatkowo ją nawilża, także naprawdę cukier pod tym względem jest fenomenalny i tak samo właśnie działa na twarz. Z tym, że ja na przykład mam bardzo wrażliwą twarz, ale te duże drobinki cukru nie podrażniają jej, ponieważ ja robię to ultra delikatnie. Ja po prostu robię bardzo leciutki masażyk i dodatkowo ten cukier też nawilża tą skórę, więc to jest fantastyczne. A że ciężko mi było zawsze dobrać i znaleźć jakiś fajny peeling do skóry twarzy, to właśnie wybrałam cukier. Następną rzeczą jest peeling ciała, czyli cukier plus olej. Czasem używam sam cukier, jeżeli mam zrobione moje masło do ciała,
Natomiast jak nie mam masła, to właśnie używam oleju, aby ten cukier nie rozpuszczał się tak szybko na skórze, a dodatkowo stworzył na skórze taką fajną okluzję, czyli utrudnił wodzie ucieczkę na zewnątrz ze skóry. Ja te wszystkie peelingi wykonuję raz w tygodniu i efekt jest fenomenalny, naprawdę skóra jest zawsze nawilżona, zawsze taka sprężysta, pozbawiona niepotrzebnego, obumarłego naskórka. Nie piecze, nie swędzi. Właśnie ważna bardzo jest w peelingu regularność, ponieważ naprawdę tą kondycję skóry wtedy możemy bardzo, bardzo polepszyć. Dodatkowo peeling bardzo stymuluje skórę do wytwarzania większej ilości elastyny, kolagenu, tak jak na skórze głowy stymuluje wzrost włosów. Ja uważam, że peeling jest jedną z lepszych metod dbania o naszą skórę, dbania o jej kondycję. Oraz myślę, że to jest tak łatwy kosmetyk do przyrządzenia w domu, bo tak naprawdę to może nam wystarczyć sam cukier, że w ogóle nie powinniśmy zaprzątać głowy kupowaniem peelingu w sklepie, bo nie ma potrzeby nakładać na naszą skórę jakichś dodatkowych substancji zapachowych, nie wiem, różnych wypełniaczy, różnych środków, które ułatwiają spłukiwanie coś ciała, bo możemy zrobić w domu 100% naturalny kosmetyk. Również film z przepisami na fajne właśnie takie domowe, proste peelingi niedługo będzie na kanale. Kochani, następną rzeczą to są włosy. Używam zazwyczaj taki zwykły, naturalny szampon ziołowy o prostym składzie i tu po prostu nie będę się rozwodzić, to nie jest jakaś konkretna marka. Zawsze jak wchodzę do mojej zielarni Lawenda, to patrzę, czy jest jakiś fajny, nowy szampon ziołowy, albo na przykład aloesowy, mi się fajnie kiedyś sprawdzał, to po prostu go kupuję. Bardziej się rozwiodę w temacie odżywek, ponieważ zamiast odżywki używam wody z octem jabłkowym w proporcji łyżka oleju jabłkowego na szklankę wody. Kochani, co jest wspaniałe w tej odżywce albo płukance? Ocet ma kwaśne pH. To, co ma kwaśne pH, to pięknie zamyka łuskę włosa, włos robi się lśniący, włos robi się sypki, gładki. Dodatkowo ocet ma świetne działanie na skalp, ponieważ działa przeciwłupieżowo, przeciwłojotokowo, wspaniale też stymuluje wzrost włosa. Takie tradycyjne odżywki mają właśnie dużo polimerów kationowych, dużo takich substancji, które też jak spłukujemy tą odżywkę, to drażniąco działają na naszą skórę i pozostają na tej skórze. Ponieważ polimery kationowe charakteryzują się ładunkiem innym niż nasza skóra, aby łatwo też zostawały na naszych włosach, dlatego łatwo też zostają na naszej skórze. Ocet, który wylewam na włosy, również spływa mi na twarz, co pozwala mi nie używać toniku. I właśnie w odpowiedniej proporcji z odpowiednim pH, czyli dla twarzy to około 4,5-5,5 pH, ma świetne działanie właśnie na skórę trądzikową, ponieważ redukuje przebarwienia, działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, przeciwłojotokowo. Naprawdę świetna sprawa, musicie to koniecznie sprawdzić. Ale również taki roztwór o pH 3-4 może się super sprawdzić do przemywania okolic intymnych, aby zapobiec właśnie nadmiernym infekcjom. I to mi polecał ginekolog. I to jest naprawdę fantastyczny sposób, aby zachować takie kwaśne środowisko pochwy, utrzymać tą homeostazę, aby ona nie wariowała i naturalnie wspomóc jej regenerację. Następnie będzie pielęgnacja dłoni i na dłonie używam olejku zamiast kremu. W ciągu dnia używam oleje suche, aby się szybko wchłaniały, a na noc stosuję takie cięższe, tłustsze oleje, aby bardziej odżywić te dłonie. Zawsze po każdym myciu, jak jeszcze moje dłonie są wilgotne, to nakładam kilka, dwie, trzy krople olejku na zewnętrzne dłonie, aby niepotrzebnie nie przetłuszczać wnętrz. I olej jest fantastyczny, dlatego że kremy mają zazwyczaj emulgatory, które bardzo nawilżają, ale później przy myciu zubażają nasz płaszcz hydrolipidowy, wyciągają z naszej skóry tak naprawdę lipidy, wszystkie substancje, które wytworzyła nasza skóra i jeszcze mocniej właśnie przesuszają te dłonie. O tym właśnie zrobiłam taki szczegółowy filmik pod tytułem Dlaczego serum, a nie krem? I to samo właśnie tyczy się twarzy. W tym filmie szczególnie odnosiłam się właśnie do twarzy, ale możemy to odnieść oczywiście do całego ciała. Kochani, na twarz używam moje fantastyczne serum, które również prezentuję w tym filmie, o którym właśnie przed chwilą Wam powiedziałam. Używam mojego domowego serum, w którym jest bardzo dużo składników aktywnych.
są tam przeróżne kwasy nawilżające, oczyszczające, są tam przeróżne ekstrakty, niesamowite składniki aktywne pochodzące z natury. Jestem tym serum mega zadowolona. Niedługo właśnie planuję wrzucić na kanał przepis z jakimś prostym serum do jakiegoś danego typu cery. Następnie używam serum olejowego, czyli jakąś tam mieszankę olejów dopasowaną do danego typu cery. U mnie się to świetnie sprawdza. Kochani, co używam do higieny mojej jamy ustnej? Myję zęby szczoteczką elektryczną i mam nadzieję, że w jakimś niedługim czasie może powstaną jakieś ekologiczne główki do właśnie szczoteczek elektrycznych. Ponieważ ja bardzo lubię myć zęby szczoteczką elektryczną, myję zęby szczoteczką elektryczną od gimnazjum i tak naprawdę moją szczoteczkę bambusową, która jest w moim opakowaniu bambusowym, używam tylko gdzieś na jakieś wyjazdy, nocowania u koleżanek. Natomiast pastę do zębów używam również o naturalnym składzie, zazwyczaj jest to właśnie Himalaya. Następna rzecz to są przybory do pielęgnacji moich włosów na ciele oraz do pielęgnacji paznokci. Z ostatnich filmów pewnie wiecie, że się stricte nie golę, nie używam maszyny, nie używam żadnych żeli, kremów do depilacji. Jedynie raz na kilka miesięcy przycinam moje włoski właśnie maszynką mojego chłopaka. Jest to, uważam, najlepsza metoda, najzdrowsza, najdelikatniejsza, a przede wszystkim ekologiczna, bo wykorzystujemy maszynkę, która służy tak naprawdę przez wiele, wiele lat. I kochani, ostatnią rzeczą jest dezodorant. Jestem z niego maksymalnie dumna, ponieważ on wspaniale pielęgnuje moją skórę pod pachami i bardzo skutecznie hamuje rozwój właśnie nieprzyjemnych bakterii. Film z przepisem na niego również jest na moim kanale. Jest to film pod tytułem Trzy proste kosmetyki z marantą trzcinową czy coś takiego. Wszystkie linki do tych filmów oraz do innych rzeczy, o których mówiłam, podam Wam oczywiście w opisie, więc koniecznie zajrzyjcie do opisu filmu. Natomiast w tym dezodorancie właśnie znajdziecie marantę trzcinową, sodę oczyszczoną, olej kokosowy, olejki eteryczne. No po prostu skład jest fenomenalny. Dezodorant jest mega ekologiczny, nie kupuję tych różnych właśnie dezodorantów w sprayu. Więc koniecznie obczajcie przepis na ten dezodorant i musicie go spróbować, bo to jest po prostu mistrzostwo. Więc kochani, to by było na tyle, to jest mój niezbędnik higieniczno-pielęgnacyjny, jest minimalistyczny, jest ekologiczny, a co najważniejsze, to jest fantastyczny dla mojego ciała, jest jak najbardziej naturalny, wszystkie składniki w moich kosmetykach mają jakiś cel, głównie właśnie służący mojemu ciału, mojej skórze. Koniecznie dajcie znać, co o tym myślicie, jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i czekajcie na kolejne filmy. Pa, pa!